droga umiłowana, ukochana pochwiczanko, chcę cię poinformować o takiej prostej rzeczy jak ciało. Ciało jest to jakiś zbiór atomów, które się potrafi zebrać w postać. Jeżeli na przykład masz do czynienia z dzieckiem, z małym mózgiem, takie śliczne małe dziecko, takie prześliczne małe różowiutki, taki niemowlaczek, taki śliczny, taki przepiękny, to jak przytulasz takiego małego, cudownego tego oseska, no, to on potrafi, potrafi nie tylko, że puścić bąka, ale się nawet zesrać. No. A to, że on się zesra, to wcale nie wpływa na to, że ty go zaczynasz odtrącać, odrzucać, że go nienawidzisz, że go przestałeś kochać. Po prostu jest to ukochane dziecko, które się po prostu obsrało. Jak się takie ukochane dziecko obsra, to po prostu się takie ukochane dziecko podmywa. Wyciera się tę dupę z gówna i się obmywa mu dupę. Rozumiesz? I w tym przypadku jesteś gotowa to zrobić bez żadnych głębszych innych wrażeń. Bo to jest cudza dupa. Jak jest cudza dupa, to nawet jak jedzie kałem, to dla ciebie to nie ma większego znaczenia, możesz tak samo kochać to dziecko w całości. Po umyciu możesz go znowu przytulić bez większej odrazy, mimo że kiedyś było obsrane. I teraz uważaj, pochwiczanko, bo to jest clue całego mojego wykładu do ciebie. Dopóki siebie nie zaakceptujesz jako człowieka, siebie nie zaakceptujesz, że jesteś zbudowana nie tylko z efemerycznej duszy, nie tylko z prześlicznych oczków, nie tylko z ząbków jak perełki, nie tylko z cudownej cery, z zgrabnych rączek, ale jesteś zbudowana również z układu trawiennego, wydalniczego i rozrodczego. I dopóki nie zaakceptujesz, że ten układ rozrodczy zbudowany jest z tych samych atomów, z tych samych białek, co inne twoje komórki ciała, czyli tak naprawdę, to ty cała składa się z takich samych atomów i odróżnianie, że te atomy są dobre, a te atomy są złe, to jest twoje zaburzenie. I dlatego jak długo nie zaczniesz traktować swojej cipki z życzliwością, z miłością i z uczuciem, tak długo nie licz na to, żeby staniesz się jedną fajną całością. Proponuję, żebyś zaczęła od cipki.